never met Mr. Frankenstein, but he's living, living, living in Shanghai. I never, 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 never saw his face. No i witam po raz kolejny. Ten vlog będzie czymś takim w rodzaju poradnika, ponieważ chcieliście, żebym nagrał, powiedział parę słów, jak nagrywać let's play. Oczywiście ja nie jestem tutaj żadną wyrocznią, żebyście się mnie słuchali tak bardzo. Każdy ma jakieś swoje punkty, których przestrzega lub nie. Chociaż ja sobie bardzo dużo takich punkcików malutkich wypisałem, które rażą mnie bardzo na niektórych kanałach. No i oczywiście, jeżeli mnie coś razi, to staram się tego nie praktykować w swoich filmach, tak? Mam takie cztery duże punkty, o których będę zaraz mówił. Wszystko mam tutaj niżej, pod kamerą, także przepraszam za to, że będę czasami się patrzył w dół. No ale niestety wszystkiego nie spamiętam. Żeby za wiele nie mówić, to chyba może już zaczniemy, bo tak to materiał będzie strasznie długi. Jeżeli chodzi o wstęp, taki ogólny, podejście do let's playa, tak? Czyli musimy mieć chęć, żeby to robić. Nie dlatego, że wszyscy to robią, że to jest popularne na YouTubie i tak dalej. Nie, musimy mieć chęć i chęci do tego, żeby komentować grę w czasie przechodzenia, tak? Czyli żeby gadać tak jakby do siebie o tym, co robimy w tym momencie i tak dalej, i tak dalej. To później wchodzi w krew i człowiek myśli tak jakby było przy nim bardzo dużo osób i mówi tak jakby do kogoś, do jakiejś publiczności. Przynajmniej ja tak oczywiście mam. U innych takich większych let's playerów też to zauważyłem. I tak, wybieramy sobie grę, tak? Wybieramy sobie grę, która nam się podoba. Nie ma sensu nagrywać gry, która nam się nie podoba, na którą będziemy cały czas narzekać. Let's play to jest taki film, taka przygoda. Przechodzenia gry właśnie z takim let's playerem i z widzami od strony let's playera patrząc. Czyli jeżeli byśmy mieli nagrywać grę, która nam się wybitnie nie podoba i którą krytykujemy cały czas, no to odstrasza na początku sporą część widzów. Z gier, które nam się nie podobają, możemy robić spokojnie let's play. Oczywiście nasz kanał nie musi być poświęcony stricte let's playom. Mogą tam też być na przykład gameplaye, u mnie takie są. Oczywiście ja się jeszcze nie wypowiadałem źle na temat jakiejś tam gry. Oczywiście gry mają swoje wady i zalety. Ale no, nagrywanie let's playa z takiej gry, która nam się nie podoba, jest totalnym błędem. Można zrobić z tego gameplay, powiedzieć co nam się nie podoba i tyle. Ale nie nagrywanie na przykład 50 odcinków Deus Exa, który nam się, dajmy na to, nie podoba. I tak. Bierzemy na warsztat jedną grę. Ja przynajmniej tak oczywiście preferuję brać jedną grę i ją przechodzić i z niej nagrywać materiały, tak? Dlatego, że jak rozpoczniemy bardzo dużo projektów, bardzo dużo gier, nie daj Boże jeszcze jakichś RPGów, kilka RPGów naraz, to często gubimy ten wątek i takie mówienie o grze w czasie jej przechodzenia może nam się mieszać z tą inną i tak dalej. Oczywiście to jest indywidualna kwestia, ale ja takiego czegoś nie lubię, ponieważ no, po pierwsze miesza mi się w głowie, po drugie wrzucane filmy są tak raz ten, raz ten. Może to dla widzów jest takie lekkie urozmaicenie, ale często później są takie projekty zawieszane. No i tak troszeczkę odstrasza to od takiego kanału, ponieważ ja traktuję taki kanał troszeczkę z przymrużeniem oka, dlatego że pomyślę, a on jest takim trochę, powiedzmy w cudzysłowie, niechlujem, bo a zaczął, nie skończył, tak? Więc no coś w tym jest nie tak. Oczywiście tutaj są jeszcze te kwestie techniczne, jeżeli coś się posypie, stracimy save'y i tak dalej, to oczywiście jak najbardziej rozumiem, ale takie nie mam chęci do tego nagrywać, więc zawieszam.
Ja takiego czegoś nie lubię. Punkt drugi. Przygotowanie się do Let's Playa, tak? Czyli musimy sobie pomyśleć, czy będziemy nagrywać głos razem z obrazem. W tym momencie bardzo przydatny nam będzie Fraps. Czy nagrywać osobno obraz, osobno dźwięk. Na pewno dźwięk będzie wtedy w lepszej jakości z tego, co słyszałem. Ja zawsze nagrywam Frapsem, także ja się nie wypowiadam na temat nagrywania osobno dźwięku i osobno obrazu, bo nie wiem, jak to jest, nie wiem, jak sobie to składa, ale na pewno jest o wiele więcej roboty. Fraps nagrywa nam i mikrofon, i obraz. No właśnie, i teraz tak, mikrofon. Przygotowanie sobie sprzętu, jakiegokolwiek. No, na pewno let's playerom są potrzebne słuchawki z mikrofonem. Albo słuchawki i osobno mikrofon, który stoi, prawda? Nagrywanie let's playa na głośnikach, takich jak są tutaj o za mną, i z mikrofonem, no dają nieprzyjemny przegłos, prawda? Taki pogłos, przepraszam. Dlatego, że no, w mikrofonie nam się zbiera to, co leci z głośników, a Fraps i tak nagrywa na przykład dźwięki z gry. Także preferuję mieć słuchawki i mikrofon. Czy to słuchawki z mikrofonem, czy słuchawki osobno, mikrofon osobno. Jeżeli chodzi o jakieś tam firmy, które są rekomendowane, ja nie mam co polecić. Oczywiście mogę polecić tylko te słuchawki, które mam, czyli Creative Fatality HS800. Dźwięk jest taki, jak słyszycie we wszystkich moich materiałach, ponieważ od początku używam tego zestawu. Myślę, że za taką cenę jest to jak najbardziej super, super zestaw. Chociaż niektórzy preferują kupno jakiegoś mikrofonu, który możemy sobie postawić, osobny mikrofon, za 10 zł i też mają naprawdę fajny dźwięk. Różnie to bywa. Ja oczywiście preferuję mój sprzęt. Jeżeli bierzemy się za nagrywanie filmów Frapsem, to przygotujcie sobie bardzo dużo miejsca na dysku. Naprawdę, ponieważ pliki surowe z Frapsa mają, każdy plik ma 4 giga. Coś około tego. Myślę, że to jest bardzo fajne, ponieważ można taki plik nagrać na dysk systemem plików FAT. Taki system plików nie pozwala nagrywać na niego plików większych niż 4 giga. Na przykład ja mam iPoda Classic i tam na przykład nie mogę nagrać pliku, który jest większy niż 4 giga i muszę go dzielić w WinRarze. Dlatego do przenoszenia takich plików bardzo fajne jest to, że on po prostu dzieli na takie 4-gigowe części. Taka 4-gigowa część zawiera filmu różnie. U mnie to jest zazwyczaj około 5 minut. To wszystko zależy też od rozdzielczości i szczegółów, jakie ustawimy w grze. Ponieważ Fraps nagrywa obraz bez kompresji. Jest on nagrywany w czasie rzeczywistym bez kompresji, żeby nie obciążać dodatkowo komputera w czasie rzeczywistym kompresją. Takie pliki możemy spokojnie sobie później skompresować. Następna sprawa to jest ustawienie mikrofonu. Czyli jak mamy na przykład słuchawki z mikrofonem, to mikrofon warto ustawić tak, żeby w niego nie dmuchać, nie buchać, nie kichać, nie pluć, nic nie robić takiego, co może drażnić uszy. Jest to bardzo niesympatyczne i od razu mnie na przykład bardzo to odstrasza, od razu uciekam z takiego kanału. Może wam pokażę, jak ja mam ustawione słuchawki, te moje Creative. Starczy kabla. Jak ja mam na przykład ustawione te moje słuchawki z mikrofonem. Mikrofonu nie możemy mieć ustawionego tak. Dlatego, że wystarczy, że powiemy w prawą, w moją lewą stronę i już
powietrze dostaje się do mikrofonu i ta gąbka, która tutaj też może ich chroni przed... Nie ochroni tak bardzo, ponieważ no powiemy p, b, ciszy, p, p. No i wszystko będzie słychać w głośnikach na nagraniu. Także hoho. Takie mikrofony, one bardzo dobrze zbierają. Jeżeli coś się dzieje w domu takiego głośniejszego, jakieś wiercenie czy coś, to one bardzo dobrze zbierają. Także nie ma obawy, że nie zbierze nam mikrofon, jeżeli będziemy mieć go w tym miejscu. Na przykład w tym. Tu od boku, od przodu, od drugiego boku. Na wysokości, nawet na wysokości nosa. Mikrofon jest z boku, czy tak. O, ustawiamy sobie go tak jak potrzebujemy, po prostu żeby w niego nie dmuchać. W takim miejscu też mikrofon spokojnie zbiera i w niego na pewno bądźcie pewni, że nie dmuchniecie. To by było, jeżeli chodzi o mikrofon. Teraz tak, jeżeli chodzi o nagrywanie RSP-ów jeszcze tytułem przygotowania, to warto sobie zagospodarować pewien czas na nagrywanie let's playów i miejsce do pracy, czyli dajmy na to nie nagrywać let's playów właśnie kiedy ktoś wierci, sąsiad wierci, czy w domu wiercą, czy cokolwiek, żeby nie było tego słychać oczywiście na nagraniu, bo to jest takie lekki dyskomfort, prawda, dla oglądającego. Warto zamknąć okno, na przykład bardzo często u mnie pies szczeka przed blokiem, nawet nie wiem czy teraz nie słychać, ale okno jest zamknięte, także postarałem się chociaż tyle. I warto sobie zagospodarować pewien czas, żeby nie nagrywać tak o po 20 minut, tak? Czyli chociaż nie, no po 20 minut można, ale żeby na przykład nie nagrywać po 10 minut, no to jest troszeczkę uciążliwe, tak? Co jeszcze? Następny punkcik muszę znaleźć, bo się zgubiłem. Warto też wyłączyć programy w tle. Często? Nie wiem czy często, ale czasami spotykam się z let's playami lub innymi nawet materiałami, które mają w tle na przykład pym pym, ktoś na gadu zapuka albo napisze wiadomość, ktoś się stanie dostępny, ktoś na Skype'ie dzwoni. No sami powiedzcie, troszeczkę takie dziwne, prawda? Ktoś nie przygotował się do tego, żeby nagrywać takiego let's playa. Nie powyłączał tych wszystkich programów w tle, typu gadu gadu, Skype i tak dalej. No warto to wyłączyć, no bo po co ma to nam psuć materiał, tak? Jeżeli mówiłem jeszcze o tym, gospodarowaniu czasem i przygotowaniu sobie czasu, nie nagrywajcie odcinków z zegarkiem w ręku, proszę was, naprawdę. Nagrywanie odcinków z zegarkiem w ręku jest tak, nowy odcinek, tak? Cześć, to jest kolejny odcinek, prawda, Minecrafta. Dzisiaj będziemy kopać, to swoją drogą w ogóle o Minecrafcie, ale dajmy na to, że jakiś taki let's play z Minecrafta. Może inną grę wybiorę, nieważne. Dzisiaj mam kolejny odcinek, ble ble ble. No to gramy 10 minut albo 15, pi. O, czas mi się kończy, 15 minut muszę kończyć. Na razie, do zobaczenia w następnym odcinku. No jeżeli ja bym takie coś dał w moim na przykład let's playu z Deus Exa, którym będzie, szacuję, albo może i wiem już, 72 odcinki, jeżeli na początku każdego odcinka bym się witał, na końcu każdego odcinka bym się żegnał, no to mogłoby was coś trafić, prawda? Jeżeli bym nagrywał z zegarkiem w ręku i mówił, o jeszcze mam 5 minut, o jeszcze mam 3 minuty. Denerwujące. Przynajmniej mnie to denerwuje. Ja oczywiście wszystko co tu mówię to są takie moje spostrzeżenia i nie wymagam, żeby ktokolwiek się tego trzymał. To jest wszystko moja ocena, prawda? Co dalej? Aha! Jeżeli chodzi o jeszcze takie nagrywanie odcinków, to mam chyba później. Ale powiem o tym teraz.
takie witanie się i żegnanie, to jeszcze druga sprawa, intro i outro. Nie dawajcie intra na początku każdego odcinka, nie dawajcie outra na końcu każdego odcinka, bo to też męczy. Dajmy na to, że takie intro będzie, ja wiem, no minimum chyba intro może być albo outro, ja wiem, 5 sekund, nie, no trochę więcej, żeby to było jakoś takie ładu i składu się trzymało. Możecie sobie spokojnie dać intro na początku danego projektu i outro na końcu danego projektu. Widz, który ogląda was przez kilka odcinków, wie, że wy jesteście takim, wasz kanał się tak i tak nazywa, że wy macie taką ksywkę, że to jest let's play z tej gry. Wiemy to, wiemy. My widzowie, mówię teraz do let's playerów, my widzowie to wiemy. Więc nie warto dawać intra i outra przy każdym odcinku. Co dalej? W kwestii przygotowania. Grę warto wcześniej przygotować. Czyli, co mam na myśli? Ustawienie właściwej rozdzielczości. Jeżeli chcemy grę, znaczy odcinki wrzucać na YouTube'a w formacie, w rozdzielczości 720p, czyli 1280x720, to spokojnie możecie grać w daną grę na takiej rozdzielczości i Frapsbam będzie nagrywał w takiej rozdzielczości. Więc później kompresji nie będzie zbyt dłużej. A po co wam jest na przykład nagrywanie gry w rozdzielczości 1920x1080? Dobrze mówię? Chyba tak. Po co wam jest nagrywać w grę maksymalnej rozdzielczości waszego, którą wasza karta graficzna może pociągnąć i monitor? Jeżeli i tak wy to kompresujecie, nagrywajcie w 1280x720, ponieważ nic nie tracicie w tym momencie, a tak tracicie sporo, naprawdę sporo miejsca na dysku. Dlatego, że jak już mówiłem, Fraps nagrywa surowe pliki takie, jakie widzi, powiedzmy. Czyli full rozdzielczości, full detalów, detali. A po co wam to, jak wy i tak to skompresujecie? Więc tutaj warto, dwa powody są, dla których warto tak robić. Po pierwsze, zaoszczędzicie miejsca na dysku. Po drugie, gra wam się nie będzie cięła. To jest następny punkt. Czyli ustawiamy grę tak, żeby się nie cięła przy włączonym frapsie. Fraps obciąża trochę grę i FPS-y, klatki na sekundę spadają. Taki standard to jest 30 klatek na sekundę, bo i tak wyrenderujecie film do 30 klatek na sekundę. Czyli warto mieć te około 30 klatek na sekundę w danej grze, żeby ten materiał miał jakiś wygląd, prawda? Czyli jeżeli dacie full rozdzielczość, full detale, to przy włączonym frapsie, przy nagrywaniu, wam wszystko to, te klatki wam spadają masakrycznie. Także warto nagrywać 720p i w szczegółach takich, które będą odpowiednie, które nie dawać za dużo, ponieważ i tak je skompresujecie, tak? Następna i ostatnia sprawa w przygotowaniu to jest to, że nagracie pewien fragment materiału. Chociaż kilka słów, kilka zdań, powiedzieć pyby, różne głośniej, ciszej. Ustawić dźwięki z gry i komentarz, wasz komentarz, na odpowiednim poziomie, tak? Czyli, żeby gra was nie zagłuszała lub żebyście wy nie zagłuszali gry, czyli żeby gra na przykład nie była totalnie wyciszona i żeby was było słychać. To wszystko trzeba ustawić, zanim się podejdzie do nagrywania właściwych odcinków. Czyli nagrywamy sobie kawałek, wychodzimy z gry, sprawdzamy. O, tutaj jest jeszcze nie tak. Wchodzimy jeszcze raz, ustawiamy, jeżeli opcje gry to udostępniają, zmniejszamy poziom dźwięków odpowiednio, nagrywamy znowu fragment, warto nagrywać fragment gry i bardziej cichy, że tak się wyrażę, i taki głośniejszy, na przykład jeżeli to są FPS-y,
do jakiejś strzelaniny i tak dalej, czy was słychać w tym momencie. I to jest najprostszy sposób na ustawienie tego, ponieważ raz to ustawicie i już będziecie wiedzieć, jak na jakich poziomach muszą być te głośności, a zazwyczaj gra zapamiętuje wam właśnie te ustawienia dźwięku. Czyli ustawiamy poziom komentarza do poziomu dźwięków z gry. I taki pliczek sobie zrenderujecie i wrzucacie na YouTube'a, chociaż kawałeczek, kilkanaście sekund, wrzucacie na YouTube'a, YouTube wam go przetwarza, wrzucacie ten film na prywatny i sprawdzacie, czy wszystko jest ok, czyli czy rozdzielczość złapało 720, czy jakość was satysfakcjonuje, czy wszystko słychać tak jak trzeba. I jeszcze coś. Aha, czarne paski. YouTube, a przynajmniej jego okno odtwarzania, ma rozdzielczość 16:9. Czyli, jeżeli nagrywacie w rozdzielczości 1280x720, to po renderowaniu do właśnie na przykład standardu YouTube'a 720, wszystko jest ok. Ale jeżeli są to starsze gry, które są w rozdzielczości 4:3, to jest pewien problem, ponieważ jak wyrenderujecie do 720, to mogą być problemy. Tutaj pojawiają się tagi formatowania lub bardzo dużo opcji w programach, które używacie do renderowania i edycji filmów. To jest inna kwestia, tutaj się przydał inny poradnik. Ale chodzi mi o to, że wysyłacie taki film, sprawdzacie, czy on pasuje do okna YouTube'a i czy wszystko jest ok. Chociaż kilka sekund. Ważne, żeby nie było tych czarnych pasków. Jeżeli ktoś będzie miał z tym problemy, to postaram się zrobić poradnik z tymi tagami formatowania i z nagrywaniem takich gier 4:3. Może mi się uda. Następny punkt to jest to, co mówimy podczas nagrywania. Tutaj dosyć krótko, ponieważ chyba każdy wie, czego nie należy robić. Czego nie powinno się robić lub czego ja nie lubię, jak let's player robi. Na przykład nie lubię, kiedy ktoś nagminnie przeklina, naprawdę. Niektórzy może znają taki jeden kanał, w którym let's player jako przecinka używa słowa na K. Jest to dosyć dziwne. Może, nie wiem, czy ten ktoś tak naprawdę się zachowuje w rzeczywistości, czy próbuje się pochwalić, czy próbuje, nie wiem, być fajny? Nie wiem, no, przeklinanie to nie jest nic takiego fantastycznego, a zwłaszcza jeżeli robimy coś dla większego grona odbiorców, dla widzów. Tu nie ma się czym chwalić, żeby przeklinać, prawda? Warto też oczywiście nie jeść podczas nagrywania let's playa, bo wtedy dobra. No i tutaj teraz wchodzimy, a tu jest dużo wrogów. No proszę was. Nie jem. Oczywiście można tam jakiegoś orzeszka, jak się jest głodnym, sobie wciążolić, jak kto woli. No ale ogólnie nie jemy obiadu przy nagrywaniu let's playa, tak? Nie warto. Najważniejsze, albo nie, dwie najważniejsze rzeczy. Nie mówimy podczas filmików ani cutscenek, proszę. Ktoś ogląda let's playa dlatego, żeby poznać, przynajmniej ja tak robię. Dobra, będę mówił o sobie. Ja oglądam let's playa, dajmy na to, żeby poznać grę. Czyli, jeżeli jest jakiś filmik, który wpływa na fabułę, to nie mówimy podczas tego filmiku. Tam mamy, mamy odpowiednie osoby w grze, bohaterów, którzy w tym momencie się wypowiadają. No, nie komentujemy na bieżąco tego, co oni mówią, nie śmiejemy się z tego, co oni mówią i tak dalej. Nie mówimy, nawet jak mówimy jakieś zdanie, przynajmniej ja tak mam. Jak mówię jakieś zdanie, mówię, nagle wchodzę do jakiegoś pomieszczenia i pojawia się nagle filmik. Gram na ślepo, dajmy na to. Od razu ucinam moje zdanie.
Od razu nic nie mówię i dokończę później. Dokończę później. Dlatego, żeby nie przeszkadzać widzowi w oglądaniu filmików. Dla mnie na przykład w grach bardzo ważne są filmiki, bardzo ważne są cutscenki, bo one... ja wiem, dla mnie to jest taka szybsza akcja. Takie pchnięcie fabuły szybsze do przodu. No i druga ważna rzecz to jest nie spoilerować. Jeżeli ktoś grał już w daną grę, przeszedł ją nie raz albo raz i nagrywa ją teraz w postaci let's playa dla widzów, nie mówcie co będzie zaraz, nie mówcie co zaraz wyjdzie zza rogu, co zaraz nas wystraszy i tak dalej, i tak dalej. Nie robimy do czegoś takiego, spoilery są ble. Przynajmniej się staramy nie mówić jakichś ważniejszych kwestii dotyczących fabuły. Teraz tak. Co mówimy jeszcze? Mówimy o grze. Nie mówimy o tym, że kot ma wylew. Czy że wczoraj jadłem dobry obiad. Mówimy o grze. A przynajmniej w znacznym stopniu mówimy o grze. Oczywiście możemy mówić o czymś tam innym, na temat jakiejś innej gry przez chwilę. Wspomnieć. Ale głównie mówimy o danej grze. Nawet to, że idziemy tu, o, tutaj coś zauważyliśmy, prawda? Każdy mówi to, co przyjdzie mu do głowy w takim let's playu. Nie trzeba świecić strasznie wiedzą. To jest taka wyprawa razem z let's playerem przez daną grę. Mówimy z odwagą, nie mówimy, o, ja się tutaj troszeczkę stresuję. Być sobą i tyle, no. Trzeba mieć trochę odwagi, żeby nagrywać let's playe, nie? No i staramy się, ja z tym walczę strasznie, staramy się nie mówić staramy się, bo ja wiem, że to jest trudne, ja się staram, czasami mi to nie wychodzi, czasami mi wychodzi, warto na chwilę zamilknąć, niż powiedzieć jako przecinek, jako przerywnik między kolejnymi zdaniami. Nie mówmy, i tak dalej. I ostatni punkt duży to są takie sprawy techniczne. One są już na samym dole. Sprawdźmy. Aha, w kwestii obróbki filmu. Czyli nagrywamy let's playa i później przychodzi czas na obróbkę. Jeżeli nagrywamy na ślepo, to zdarza nam się czasami zginąć. Zgony. Podchodzimy do bossa. Zgon. Znowu podchodzimy. Zgon. Znowu zgon. Znowu zgon. Znowu zgon. Takie zgony wycinamy. Spokojnie można zrobić przejście do czerni. Jeszcze raz pokazać. I powiedzieć, no już tutaj któryś raz podchodzę. Albo nawet nie mówić. I za którymś razem tam nam się udało, prawda? Nie pokazujemy kolejnych zgonów. Ja na początku może i tak robiłem. Ale jak mu... Ja cały czas się uczę. Ja cały czas się uczę nagrywać let's playa. Czyli zgony, wszystkie jakieś zacięcia wycinamy. Po co to ma widz oglądać, prawda? Nie trzeba. Ja obrabiam filmy, jeżeli ktoś rzeczywiście byłby ciekawy, w Windows Live Movie Maker. Te filmy z let's playami spokojnie można obrabiać w Windows Live Movie Maker, ponieważ on jest najbardziej przyjazny, prosty i do let's playów, które nie są zbytnio skomplikowane, jeżeli chodzi o edycję, spokojnie wystarczy. I tak samo wycinamy długie ekrany ładowania. Na przykład w Deus Exie są strasznie długie ekrany ładowania. Czasami sięgają one więcej niż 20 sekund, czasami nawet więcej. No i taki ekran ładowania, ja postanowiłem, że zrobię tak. Będzie widz wiedział, że w tym miejscu wchodzę do jakiegoś budynku, jest ekran ładowania. I on będzie o tym wiedział, dlatego, że ekran ładowania się pojawi na chwilę i od razu się ściemni. Nie będzie widz czekał pół minuty, minutę, żeby mu się załadowała kolejna lokacja. Po co? To sztucznie przedłuża materiał i odcinki. Naprawdę nie trzeba, a już widziałem bardzo dużo razy u let's playerów z Deus Exa
że zostawiają te nieszczęsne ekrany ładowania. Oczywiście teraz jakiś patch podobno przed, tak? Co jeszcze? Nie dajemy odcinków, przynajmniej ja staram się nie dawać, odcinków dłuższych niż 15 minut. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy ma tyle czasu, żeby oglądać odcinek, dajmy na to 20-minutowy, półgodzinny. Ja preferuję dawać 15 minut, nawet mniej niż 15 minut. Widz może sobie podejść do takiego odcinka i obejrzeć go na raz. Bo dajmy ma na to 10 minut albo 15 minut. I może sobie obejrzeć na raz. Jeżeli mamy na przykład odcinek 30-minutowy, to widz ma 15 minut. Ogląda 15 minut albo na przykład nie wiadomo ile minut i później chce sobie dokończyć. I on musi szukać, w którym miejscu skończył. Nie każdemu się chce. I już jakaś cząstka widzów wam odpada, prawda? Czyli warto wrzucać jednak te krótsze filmiki. Oczywiście zdjęcie limitu i wrzucanie więcej niż 15 minut czasami się przydaje, jeżeli nam zostaje ostatni odcinek Let's Playa 16-minutowy. Ale nic nie szkodzi, żeby go podzielić na 8 i 8. Nic nie szkodzi, naprawdę. Co jeszcze? Aha, jeżeli chodzi o przycinanie filmików. Nagrywamy długi materiał. Ja na przykład siadam do gry i nagrywam, jak mam czas, 2 godziny. I mówię cały czas. Nagrywam, mówię cały czas. Później przychodzi cięcie tego wszystkiego. I tniemy, dajmy na to, na te 15 minut. I broń Boże, nie tniemy tego tak. 15 minut, 15.00. O, tutaj trzeba przyciąć. I tniemy. Nie. Słuchamy tego, co mówimy w tym momencie i nie tniemy w środku zdania. Nie tniemy w środku zdania, nie tniemy w środku jakiegoś, podczas jakiegoś filmiku, cutscenki, podczas jakiejś bardzo szybkiej akcji, ponieważ to wszystko, dajmy na to, hamuje tą akcję, prawda? No i już jak w Polsacie, prawda? Nie. Słuchamy, patrzymy, czy w tym momencie możemy sobie przyciąć. Jeżeli nie możemy w tym momencie, to zjeżdżamy. 14.50, 14.30, o może gdzieś tutaj. Nic nie szkodzi, jeżeli utniecie gdzieś 14 minut, 13 minut, jeżeli jest jakiś dłuższy filmik. Naprawdę, podczas filmików, broń Boże, nie tnijcie. To już jest, większa kara ode mnie będzie, jeżeli byście przycięli w środku swojego zdania. Nie tnijcie podczas filmów, proszę. Co jeszcze? O intrze i outrze już mówiłem. Aha. Umieszczanie znaków wodnych na każdym odcinku Let's Playa. To jest taka dziwna sprawa. Ja to odbieram tak. Ja u siebie nie daję. Dlatego, że twierdzę, iż widz wie, że to jest mój kanał. Nie, używajcie sobie tego do woli. Jeżeli ktoś chce materiał sobie pociągnąć z mojego kanału, wyciszyć głos i wrzucić na przykład demo fragment, żeby pokazać jakiś gameplay i go skomentować, proszę bardzo, pociągnijcie sobie, nie muszę dawać znaku wodnego. Tak naprawdę obraz i cała gra nie jest moją własnością, dlatego nie daję znaku wodnego na każdym moim odcinku Let's Playa. Może on się tam pojawiać, dajmy na to na początku czy na końcu, ale żeby on nam towarzyszył przez całe 15 minut odcinka, no to, może się troszeczkę znudzić. Przy okazji zasłania coś, dajmy na to, na obrazie w grze. No, nie wiem, znak wodny, jeżeli chodzi o Let's Playa oczywiście, bo jeżeli chodzi o gameplaye czy jakieś vlogi, oczywiście może być, spokojnie. Ale przy, dajmy na to, 4 godzinach spędzonych przy jakimś Let's Playu kogoś, no to może wybitnie nudzić. Jeszcze jedna sprawa. Aha, żegnanie się, chociażby ja. Nagrywam 2 godziny i żegnam się, tak? Czasami się żegnam, a czasami się nie żegnam. Warto nie żegnać się przy każdym, nie witać i nie żegnać przy każdym podejściu do nagrywania.
montaż no to psuje jakiś tam klimat, prawda? Ja na przykład tak, dojdę do jakiegoś autozapisu, albo na przykład się zginę, a mam save'a jakiegoś, którego wczytuję. I w tym momencie stwierdzę, a już mi się nie chce grać. To zostawiam mój zgon, albo zostawiam ten autozapis i wychodzę z gry. Później, jeżeli podchodzę znowu do tej gry, do tego momentu, włączam grę i płynnie mówię dalej. I w tym momencie możemy sobie oczywiście przyciąć, ściemnić ekran, rozjaśnić ekran w tym momencie autozapisu czy wczytywania gry. Nic się nie dzieje i to utrzymuje taką płynność. Ja czasami się żegnam, czasami się nie żegnam, żebyście wiedzieli, kiedy nagrywam i tak dalej. Ale nie robię tego nagminnie. Znaki wodne, tagi formatowania, to już mówiłem o tagach formatowania, że jeżeli ktoś będzie miał problemy, to zrobię taki poradnik o tagach formatowania, ponieważ niektórzy twierdzą, że one nie działają. One działają, tylko ich trzeba umieć używać troszeczkę. Trzeba mieć obraz wrzucony na YouTube'a i zrenderowany w projekcie i do rozmiarów 4x3. Tak? Dobrze mówię? To musiałbym pokazać właśnie w programie. Jeżeli chodzi o wysyłanie filmów, to możemy to robić poprzez przeglądarkę, czyli tam prześlij film u góry, klikając. Ale ja często się spotykałem z tym, że przeglądarka się crashowała, że tak powiem. No i takie czekanie, dajmy na to 2 godziny czy godzinę, no poszło się, nie będę brzydko mówił, ale no się zepsuło, prawda? Mniej problemów sprawia mi program YouTube, Free YouTube Uploader. Może jak wpiszecie sobie w Google, będziecie mieć chyba pierwszą stronę. Bardzo fajny program, możemy wszystko tam ustawić, czy wrzucamy na prywatny, niepubliczny, publiczny. Tagi formatowania, opis, tytuł, wszystko możemy tam ustawić. Jest on darmowy, możemy się zalogować na nim na swoje konto i wszystkie filmy w kolejce są wysyłane. W przeglądarce... Oho, ktoś dzwoni. W przeglądarce mamy tą niedogodność, że filmy, z tego co wiem, bo jeszcze nigdy nie próbowałem, ale z tego co ktoś mi mówił, wysyłają się w jednym momencie. Jeżeli damy kilka filmów wysyłanych, to one się wysyłają w tym samym momencie. To dosyć obciąża, prawda? Lepiej wysyłać w kolejce. Dobra. Sorry, ale musiałem otworzyć drzwi. Jeżeli chodzi jeszcze o wrzucanie filmów dziennie, dajmy na to, jednak przekonałem się do tego, żeby wrzucać, dajmy na to, 2 odcinki Let's Playa albo 3 odcinki Let's Playa na dzień. Nie każdy ma czas, tyle czasu, żeby oglądać bardzo dużo filmów na raz. Ktoś ma bardzo dużo zasubskrybowanych osób. No i wyświetlają mu się nowe filmy, które on przesłał. I jak wrzucimy najmniej na to 10 odcinków na raz, to bardzo szybko spadniemy na dół. Czyli ktoś może już zapomnieć spokojnie o tym, że my wrzuciliśmy więcej odcinków, niż on by chciał w tym momencie obejrzeć. I może do nas nie wrócić, prawda? Żeby sobie sprawdzić, może zapomnieć o tym, że my wrzuciliśmy tych więcej odcinków. A później mu się tak nagromadzi i stwierdzi, a już mi się nie chce oglądać. Dlatego warto na przykład sobie wrzucić te filmy, 2-3 na dzień. I tak spokojnie, sukcesywnie, jeżeli mamy taki dostęp stały do internetu. Ja niestety nie mam takiego w ciągu roku akademickiego, ponieważ mam w ciągu tygodnia internet mobilny, tam się płaci za wysłane i odebrane dane. Dlatego wrzucam tylko w weekend. No ale zobaczymy, jak to będzie. Może coś na to poradę. To chyba będzie na tyle, ponieważ już chyba ten vlog, ten poradnik się zrobił bardzo długi. Dlatego ja wam wszystkim dziękuję za uwagę. Nie traktujcie tych wszystkich wytycznych jako przykazań, ponieważ to są wszystkie moje swobodne spostrzeżenia.
to, co uważam za dobre, co uważam za złe, co mi nie pasuje, to wszystko są moje opinie. Jeżeli wam to pomoże, to fajnie. Dobra, na razie, do zobaczenia, cześć!